Księdze przygodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z ojcem przeorem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, uczestnicy naszego spotkania wielkopostnego w tym to kościele stacyjnym Krakowa w Bazylice świętego Stanisława na Skalce. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. A najbardziej głębokim owocem tego miłosierdzia jest pokój. Pokój serca, bo Bóg przebaczył. Bo także między nami, na skutek naszego miłosierdzia, pokój zaistniał. I dlatego Chrystus mówi, nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie. Będzie wtedy pokój. Pokój, którego świat nie jest w stanie dać. Pokój będący owocem miłosiernej miłości Boga. Bądźcie miłosierni. Te słowa brzmią ze szczególną mocą dzisiaj najpierw w rzymskim kościele stacyjnym, o którym wspomniał na początku tej mszy świętej ojciec przeor, w bazylice świętego Klemensa, al Lateran, przy uliczce prowadzącej od Koloseum do bazyliki świętego Jana na Lateranie. Postać świętego Klemensa jest głęboko zapisana w historii Kościoła, zwłaszcza rzymskiego. Zwany apostołem pokoju, czwartym po Piotrze papieżem. Między Piotrem a Klemensem byli jeszcze Linus i Anaklet. Wszyscy oni weszli do modlitwy eucharystycznej pierwszej, do kanonu rzymskiego, jako postaci tam wymieniane, jako postaci, poprzez które wypraszamy u Boga Jego łaski. Z wykształcenia reprezentował trzy tradycje. Żydowską, bo był prawdopodobnie Żydem, ale schelenizowanym, więc znał doskonale także kulturę helenistyczną. Ale przede wszystkim był chrześcijaninem. Według tradycji także był jednym z uczniów świętego Pawła Apostoła, wymienianym przez niego w liście do Filipian, tam gdzie apostoł narodów pisał: wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są zapisane w Księdze Życia. Przeszedł do historii Kościoła właśnie jako apostoł pokoju ze względu na swój list, który napisał do Kościoła w Koryncie. List tak ważny i tak doniosły, że przez jakiś czas nawet wchodził do kanonu ksiąg natchnionych. Niemniej jednak list ten był odpowiedzią na to, co się w Koryncie zaczęło dziać. A działo się niedobrze. Pojawiły się podziały idące bardzo głęboko pośród chrześcijan, nienawiść, zwalczające się frakcje. I dlatego w pewnym momencie Klemens Rzymski uznał, trzeba zabrać w tej sprawie głos.
zabrał jako biskup Rzymu. I to jest jeden z tych bardzo wczesnych przejawów prymatu Piotra, prymatu biskupa rzymskiego w stosunku do innych gmin, wspólnot, kościołów chrześcijańskich. Wstęp zaczynał tego listu zaczynał się bardzo życzliwie, bardzo grzecznie. Zresztą jak inaczej. Kościół Boży w Rzymie, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali powołani i uświęceni w woli Bożej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj Bóg Wszechmogący użyczy wam przez Jezusa Chrystusa łaski i pokoju w obfitości. Ale zaraz potem pojawił się główny motyw tego listu. Z powodu nieszczęść i klęsk spadających na nas nagle i jedne po drugich, nie mogliśmy zająć się wcześniej sprawami, o jakie się spieracie umiłowani. Te sprawy, te nieszczęścia, o których wspomina Klemens, to ówczesne prześladowanie za czasów Domicjana. Ale ono nie pozwoliło w końcu Klemensowi, biskupowi rzymskiemu, nie pozwoliło dalej milczeć. I dlatego pisał: musimy zająć się tym buntem, który jest wśród was, wstrętnym, bezbożnym, który winien być czymś całkiem obcym dla wybranych Boga, a który znieciło wśród was kilku samowolnych zuchwalców. Rozdmuchali go w taki pożar szaleństwa, że aż zniesławili wasze czcigodne, szanowane i zawsze miłe wszystkim ludziom imię. Chrześcijanin to z natury człowiek pokoju, człowiek błogosławieństw, człowiek, który niesie innym pokój. A tutaj takie gorszące podziały. I stąd wezwania dalej, które Klemens Rzymski kieruje do gminy w Koryncie. Bądźmy posłuszni woli Boga, pełnej chwały i majestatu. Stańmy się błagalnikami Jego miłosierdzia i dobroci. Padnijmy na kolana, odwołajmy się do Jego litości, porzucając próżne zabiegi, spory i zazdrość, która wiedzie ku śmierci. I dalej. Bądźmy zatem pokorni. Odrzućmy wszelką chępliwość, zarozumiałość, wszelkie wybryki i nieopanowanie i postępujmy według Pisma Świętego. Mówi bowiem Duch Święty: niech się nie szczyci mędrzec swą mądrością, ani siłacz swoją siłą, ani bogacz swoim bogactwem, lecz ten, kto się chlubi, niech się w Panu chlubi, tym, że szuka Go, że zachowuje prawość i sprawiedliwość. I jakże znamienne, Klemens Rzymski odwołuje się właśnie do tego fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, który słyszeliśmy przed chwilą dzisiaj. Pamiętajmy przede wszystkim o słowach Pana Jezusa, w których nauczał wyrozumienia i cierpliwości. Tak przecież mówił: bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia. Odpuszczajcie, aby wam odpuszczono. Jak drugim czynicie, takim wam czynić będą. Jak dajecie, tak i wam zostanie dane. Jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką dobroć innym okazujecie, taką i wam okażą. Jaką miarą mierzycie, taką samą i wam odmierzą. I na koniec słowa, które niosą pokój i uspokajają całą sytuację. Niech to przykazanie
i te polecenia staną się wam źródłem siły, abyście umieli żyć w pokornym posłuszeństwie Jego świętym słowom. Wspominając Klemensa Rzymskiego, jego bazylikę, dotykamy samych początków Kościoła. Dotykamy także trudności, jakie ówcześni chrześcijanie przeżywali. Ale te słowa o miłosierdziu, o przebaczeniu, o pokoju serca rozgrywają szczególnie także w tym miejscu, tutaj na krakowskiej skałce, gdzie poniósł męczeńską śmierć biskup krakowski, święty Stanisław. Było to w 1079 roku. Polska od 113 lat była państwem chrześcijańskim w tym sensie, że jej władcy przyjęli chrzest i chrześcijaństwo przeżyli na jej ziemiach. A nie było to wcale łatwe. Świadczy o tym zwłaszcza reakcja pogańska w 1038 roku, tak oto opisywana przez Galla Anonima. Niewolnicy powstali na panów, wyzwoleńcy przeciw szlachetnie urodzonym, sami się do rządów wynosząc i jednych na odwrót zatrzymywali u siebie w niewoli, drugich pozabijali, a żony ich pobrali sobie w sprośny sposób i zbrodniczo rozdrapali dostojeństwa. Nadto jeszcze, porzucając wiarę katolicką, czego nie możemy wypowiedzieć bez płaczu i lamentu, podnieśli bunt przeciwko biskupom i kapłanom Bożym. Natomiast swego w tym samym 1038 roku na ziemię polskie najechał z Pragi Brzetysław, obracając ruiny, całą tylko Polskę, burząc świątynię i w Gnieźnie i w Poznaniu. Od nowa przyszła około 1040 roku przez księcia, który słusznie nazywa się odnowicielem i który na nowo zaczął dzieło i jednoczenia państwa i chrystianizacji naszego kraju właśnie stąd, z Krakowa, bo akurat to miasto nie podległo ruinom i tutaj też nie było tej tak silnej jak w Wielkopolsce pogańskiej reakcji. Umarł w Poznaniu w 1058 roku i tam został pochowany. Po nim przejął władzę jego syn Bolesław, zwany Śmiałym lub Szczodrym. Od 1076 roku koronowany na króla. Na pewno wybitny władca, ale jednocześnie człowiek o bardzo skomplikowanym charakterze. Niełatwy nawet dla swoich najbliższych. Co objawiło się wtedy, kiedy wyruszył na zdobycie Kijowa. Miasto zdobył, nie chciał wracać, a tymczasem jego żołnierze zaczęli pokryjomu wracać do swoich domów, bo w tych domach działo się niedobrze. Po powrocie król wszystkich okrutnie karał, bez miłosierdzia. I nie chciał przyjąć upomnień ze strony biskupa krakowskiego, że tak nie można, że nas wszystkim powinno być przebaczenie i miłosierdzie, bo tylko ono daje pokój i ludzkim sercom, ale także całemu społeczeństwu, całemu królestwu. To zlekceważył sobie król. I dlatego targnął się na życie biskupa Stanisława. Ale reakcja ludzi na ten zbrodniczy czyn
reakcja w imię pewnego bardzo głębokiego wyczucia, czym jest Boże miłosierdzie. Czym powinno być także ludzkie miłosierdzie. Ta reakcja sprawiła, że Bolesław musiał opuścić kraj. Tak bardzo potrzeba nam miłosierdzia. Tak bardzo potrzeba nam pokoju serca. A wszystko to ciągle na nowo odnajdujemy, gdy zbliżamy się do krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Bazylice Świętego Klemensa w Rzymie jest przecudna mozaika w apsydzie, przedstawiająca triumf krzyża. Krzyża przedstawionego jako drzewo życia. Bo właśnie z niego, z drzewa, na którym umarł nasz Zbawiciel, wyrastają owoce miłosierdzia, miłości i pokoju. Przepiękna mozaika, gdzie w centrum jest krzyż, a obok niego 12 gołębi symbolizujących 12 apostołów, a po bokach tego krzyża Najświętsza Maryja Panna i święty Jan Ewangelista, a poniżej tego krzyża znowu obraz baranka, do którego zmierzają, szukając wsparcia, ci, którzy uwierzyli, że On jest tym, który gładzi grzechy świata i wprowadza pokój. Trzeba nam krzyża, przeżywanego w całej głębi Jego triumfu nad złem. Trzeba nam krzyża, który jest ciągłym wołaniem o miłosierdzie, o odwagę okazywania miłosierdzia innym. Trzeba nam krzyża, w którym znajdujemy pokój. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, nie szuka. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce Ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża. On Ciebie wesprze, ocali. Kto u stóp krzyża swą duszę zniża, na tego spojrzy łaskawie Jezus Zbawiciel i Odkupiciel. Da pomoc boską, we wszej sprawie.